Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid zu einer neuen Ausgabe von The Chronicles of Myrtana Achrollers. Und wir wurden in der letzten Folge von einem verrückten Magier auf Zwergengröße geschrumpft. Und wir müssen jetzt einen Weg hier rausfinden. Die Größten werden die Kleinsten sein. Um den Sprung auf die andere Seite nicht zu mein Leben zu bezahlen, muss ich die Distanz gut einschätzen, ja. Habe ich zum Glück gemacht. Ich glaube, wir sind aktuell im 5. Kapitel und ich glaube, dass der Teil im Kloster hier so ein bisschen Rätseln und Adventure-Map ist, so ein bisschen. Rätselkram und Adventure-Map. Und bisher ist es echt cool gemacht. So, was gab's jetzt? Ich habe noch einen Sprung vor mir. Bin ich es? Oder sehe ich Maden auf der anderen Seite? Verdammt, ich vermeide es besser, sie zu bekämpfen. Maden? Oh ja, doch, da sehe ich eine. Verdammt. Ich soll vermeiden, sie zu bekämpfen. Maden, Alter. Gar nicht mein Ding. Boah, Alter, ist das eklig. Kommt die mir hinterher? Yep. Nee, tut sie nicht. Okay. Cholera. Hui. Ab in den Kessel. Okay, hab's geschafft. Wenn ich nicht perfekt in den Kessel voller Wasser springe, stehe ich vor dem sicheren Tod. Naja, ich bin nicht ganz im Kessel gelandet, sondern auf dem Löffel, aber perfekt. Vor allem, wer weiß, ob der Kessel überhaupt jetzt warm ist, ne? Wenn das heißes Wasser ist, wäre ich auch so tot gewesen. Das ist aber so cool gemacht. Es ist so cool, Mann. Es ist so geil. Ich feiere das komplett ab. Oh, hier sollte ich nicht reinlaufen. Das ist Gift wahrscheinlich, oder? Hier endet die Straße. Ich muss herausfinden, wie ich sicherer nach unten komme. Tja, ich sehe leider nichts da unten großartig. Nee, da ist eine Ratte. Okay, vielleicht muss ich auf der Ratte landen. Trink den Trank? Das ist doch safe Gift, oder? Ah, nee, das ist so ein Falltrank. Okay, ich verstehe. Jetzt werde ich quasi keinen Schaden bekommen, wenn ich da runtergehe. Das ist so ein Anti-Höhen-Falltrank. Ich bin einfach perfekt auf der Ratte gelandet. So, okay, jetzt bin ich unten und jetzt? Ich habe einen Trank getrunken, der schmeckt wie ein freier Falltrank. Ich hoffe nur, dass ich nicht falsch liege. Zeit zur Tür zu kommen. Okay, ich muss zur Tür. Was jetzt passiert? Das war witzig. Ist es der Raum hier gewesen? Ja, es ist der Raum hier gewesen, tatsächlich. Der Raum nur in sehr, sehr, sehr groß. Das war schon cool gemacht. Das war schon witzig. Aber hier stimmt was nicht. Hier zum Beispiel, die Distanz kann niemals mit einem so einem Buch überbrückt worden. Möglich sein zu überbrücken. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Du hättest mich töten können. Mogłeś mnie zabić. Daj spokój, chłopcze. Kilka półek skalnych i szczury to dla ciebie żadne wyzwanie. Słyszałem, do czego jesteś zdolny. Jednakże winien ci jestem przeprosiny. Moje pobudki nie były tak honorowe, jakbym tego chciał. Pozwoliłem, by emocje wpłynęły na moje zachowanie. Ale stało się tak, gdyż w pewien sposób zobaczyłem w tobie dawnego siebie. Wiele lat temu, gdy jeszcze nie byłem magiem, sporo podróżowałem po świecie. Myślałem, że pomagam napotkanym ludziom, a tak naprawdę pomagałem tylko sobie. Wszędzie, gdzie się udawałem, wprowadzałem jeszcze większe zamieszanie niż te zastane podczas przybycia. Nawet nie wiesz, ile lat zajęło mi zrozumienie, że nawet najszlachetniejszy czyn może doprowadzić do tragicznych skutków. Okay, also er hat sich jetzt gerechtfertigt, warum er mich in so einen kleinen, in den kleinsten Menschen der Welt verwandelt hat. Glaubst du, ich mache einen Fehler bei dem, was ich tue? Uważasz, że popełniam błąd, robiąc to, co robię? Nie mnie to oceniać. Dzisiejsza sytuacja jest tego świetnym przykładem. Nawet pomimo wielu lat medytacji i modlitwy, pozwoliłem, by emocje mnie oślepiły.
Jedynie ty sam jesteś w stanie osądzić swoje własne czyny. Musisz tylko dać sobie na to czas. Jeśli dalej będziesz pędził jak do tej pory, to może się okazać, że następnego upadku z wodospadu nie przeżyjesz. Ja tak für den Rat. Dziękuję za twoje rady. Powodzenia na wszystkich twoich przyszłych ścieżkach. Niech twoje decyzje przywracają równowagę w naszym cierpiącym świecie. Es gab halt einfach 2000 Erfahrungspunkte. Okay, und die Quest ist abgeschlossen. Hey, was kann ich hier finden? Co mogę tutaj znaleźć? Przede wszystkim Adanosa. Nigdzie indziej nie nawiążesz z nim kontaktu tak łatwo jak w murach klasztoru. Jeśli cię to interesuje, to znajdziesz też tutaj uprawy winogron. Jeśli chcesz poczytać, to mamy bibliotekę. Jeśli pomodlić za naszych zmarłych braci, to udaj się na cmentarz. Miałbym tylko małą prośbę. Nie chodź ani nowicjuszom, ani tym bardziej magom po ich celach, ani nie przeszkadzaj im w pracy, a najlepiej sam zacznij jakąś wykonywać. Okay. Also wir sollen niemanden hier stören. Okay, das haben wir jetzt schon erfahren. Alles klar. Interessante kleine Mini-Quest hier. Aber ich brauche immer noch das letzte Buch in der Bibliothek, um quasi ja, den Almanach zu bekommen, den ich benötige mit Riordian, um den Trank zu brauen. Interessant, die bauen ja auch innerhalb der Mauern Wein an. Ja, warum nicht? Ich meine, im Kloster auf Korinnes wird auch erzählt, dass ein Wein gekeltert wird, aber da gibt es keine Weinberge. von daher. Hey, du. Kannst du mir vielleicht bei dem Buch weiterhelfen? Nee, kannst du nicht. Tja, ist ärgerlich. Ich weiß immer noch nicht. Es fehlt ein Buch. Es fehlt ein Buch und ich weiß nicht, wo ich's her bekomme. Ich glaube, ich sehe es da oben. Ja, komme ich aber nicht ran. Da oben liegt ein Buch drauf. Ah, Telekinese. Das ist ein Fall für die Telekinese. Ja. Komm schon. Die Schlacht um Warant. Perfekt. Die Schlacht von Warant. Ja. Hier ist von Robert dem Ersten die Rede. Das muss bei Geschichte rein. Zrobione. So, jetzt kriegen wir den Almanach von dem Magier hier. Hey, ty. W sprawie Almanachu. Widzę, że wszystkie książki są poprawnie ułożone. Dziękuję za pomoc. Masz tutaj Almanach. Sehr, sehr, sehr coole Quest hier, muss ich sagen. Also das Ganze, die ganze Existenz hier im Kloster, das ist richtig, richtig cool. Richtig kreative Aufgaben hier integriert worden. Jetzt brauche ich nur noch den Kessel. Ich nehme mir den jetzt einfach. Nie mogę tego teraz zrobić. Okay, nee, irgendwie. Warte mal, habe ich noch irgendwelche Zauber, die mir jetzt hier noch weiterhelfen? Vergrößere Monster. Ah ja, perfekt. Das brauche ich jetzt hier. Ich muss dieses Monster vergrößern, damit er Angst davor kriegt. Zmywam się. Gib mir mal den Kessel. Und ciao. Jetzt habe ich alles, was ich brauche. Kessel, Almanach und diesen Kolben, den man quasi benötigt. Wobei, ich glaube, es fehlt trotzdem noch irgendwas. Und zwar, ich nehme den großen Kessel aus der Kirche. Er received Almanach von... Achso, warte mal. Dann muss ich vielleicht nochmal auf die Liste gucken. Irgendwas Viertes brauchte ich noch. Almanach haben wir, Holzmörser haben wir, Alembic haben wir. Alchemistische Maßnahmen, unterirdische Lagerräume, großer Kessel. Aha. Das sieht aus wie ein Lager. Alchemistische Maßnahmen. Ach, das ist quasi jetzt hier der Raum, wo wir Alchemie durchführen können, oder was?
Die Novizen haben eine sehr ziemliche Zauberei angerichtet und es ist auch furchtbar dunkel. Ich muss diesen Raum irgendwie aufhellen und dann nach den notwendigen Instrumenten suchen. Es gibt viele Papiere und Zutaten hier. Ich vermeide besser Feuer. Okay, das ist ein klarer Fall für den Zauber Licht. Ah, das ist besser. Jetzt kann ich mit der Suche fortfahren. Ah, durch so die Säcke. Okay. Aha. Ich habe die notwendigen Ausrüstung für die Werkstatt zusammengestellt. Es ist Zeit, zu Rihorian zurückzugehen. Okay. Jetzt habe ich quasi noch ein paar Zutaten quasi zusammengesammelt, die nötig sind, um den Trank herzustellen, glaube ich. Ja, für die, die letzte Folge nicht gesehen haben, schaut sie euch auf jeden Fall nochmal an. Wir müssen jetzt quasi einen Trank zubereiten, der mir hilft, schneller wieder auf die Beine zu kommen. Und auch Kessel zu heilen, also den Krieger, der mich gerettet hat. Vom Ring des Wassers. Hey. Ich habe alles, was du brauchst. Wszystko, o co prosiłeś. Świetnie. Mi brakuje już tylko paru składników. Nie miałem kiedy się za nimi rozejrzeć, bo mieliśmy dzisiaj nawroty gorączki u kilku z naszych chorych. Nabiegałeś się dzisiaj trochę. Powinieneś teraz trochę pospać. Eliksir z pewnością lepiej zadziała na wypoczęty organizm. Ja zajmę się przygotowaniem stanowiska w schowku obok twojego pokoju i samym procesem ważenia mikstury. Okay, Rihorian kümmert sich um alles Weitere und ich soll in der Zwischenzeit ausruhen. Das werden wir auch jetzt mal so machen. Und mal schauen, was es uns bringt. Ah, Albträume haben wir wieder Ruhe und Genesung verhindert. Nie mam ani klucza, ani wytrychu. Okay, was gab uns das jetzt für einen Tagebucheintrag? Der Vorrat ist verschlossen. Das Schloss scheint ziemlich solide zu sein. Ich schätze, ich brauche den richtigen Schlüssel. Okay. Przykro, ale Przeor wyraźnie zabronił, by ktokolwiek opuszczał lecznicę. Alles klar, wo ist Rihorian? Okay, was mache ich jetzt? Anna, kannst du mir helfen? Hey, du. Magier haben kein Problem damit, dass eine Frau im Kloster herumläuft. Wo ist Rihorian? Wiesz, gdzie jest Rihorian? Tak. Widziałam, jak wcześniej rano do lecznicy przybył Rierol razem z dwoma arcymagami, których nie znam. A później w ciszy wyprowadzili stąd Rihordiana. Wszyscy wyglądali na bardzo zdenerwowanych. Mam nadzieję, że Rihorian nie ma żadnych kłopotów. Zawsze był taki miły i pomocny. O, nein. Kennst du den Lagerraum oben? Kojarzysz może ten schowek na piętrze? Tak. Magowie chowają tam miotły, środki czystości i inne graty. Nabrała cię ochota na sprzątanie? Nie do końca. Po prostu potrzebuję się tam dostać, ale drzwi są zamknięte na klucz. Rzeczywiście. Magowie zaczęli zamykać schowek, bo podobno nowicjusze wymyślili sobie jakąś głupią grę z miotłami. Odkąd zaczęłam pomagać ze sprzątaniem, to mam zapasową kopię. Proszę, oto ona. Tylko jej nie zgub. Okej, perfekt. Die Novizen haben irgendein dummes Spiel mit Besen angefangen, alles klar. Aber wir haben den Schlüssel. Und er hat hier tatsächlich einen Alchemietisch vorbereitet. Kräutertruhe. Jetzt muss ich den Trank wahrscheinlich selber brauen, nehme ich mal an. Rihorian wurde heute Morgen von Erzmagiern abgeführt. Das ist natürlich extrem schlecht. Diese Truhe muss Rihorian gehören. Ich hoffe, sie sind alle zu deinen Hand, die ich brauche. Okay, also ich muss den Trank jetzt selber zubereiten. Dagoberts fertiges Rezept. Vervollständigt von Rihorian. Denken Sie daran, das Elixier nicht mehr als einmal im Jahrzehnt zu verwenden. Andernfalls wird es Ihrem Körper komplett verwüsten, anstatt ihn zu heilen. Genießen Sie eine halbe Flasche frische Milch in einen heißen Kessel. Dann ein Stück Kräutersauerampfer in die kochende Milch geben. Wenn der Sauerampfer weich ist, fügen Sie drei von der Erde gereinigten Heilwurzeln hinzu. Die Abkochung sollte anfangen, grün zu werden. Dies ist ein Zeichen dafür, dass für die Aloe-Erde flach auf der Oberfläche der Flüssigkeit zu legen. Ah, die Aloe-Erde, ich verstehe. Der nächste Schritt besteht darin, die Drachenwurzel in das Gebräu zu werfen. Ganz zum Schluss zwei Esslöffel Honig in die Abkochung geben.
nach ein paar Minuten, wenn das Ganze zu... Ah, danke, das steht dann nicht mehr da. Rionam versteckt das Rezept zwischen den Seiten des Alchemiebuches. Jetzt kann ich versuchen, den Trank zuzubereiten. Das Rezept scheint nicht sehr komplex zu sein. Ein wenig Geduld und stetige Zugabe von Zutaten wahrscheinlich. Sollte wahrscheinlich ausreichen. Oh Gott, ich weiß nicht. Ich muss jetzt irgendein Minispiel machen, um das Ding zuzubereiten. So ähnlich wie in Kingdom Come Deliverance. Ich glaube, ich muss mir alle Schritte merken wahrscheinlich. Ich cheat mal ein bisschen kurz. Sekunde, ich muss das mal ganz kurz cheaten. Weil ich habe irgendwie eine Vermutung, dass sowas jetzt passieren könnte. So. Okay. Dann fangen wir mal an. Oh nein, das steht alles auf Polnisch da. Oh nö. Das ist jetzt ein richtiges Problem. Das ist ein verdammtes Problem. Cholera. Moje ręce nadal drżą. W takim stanie nie przygotuję mikstury. Okay. Ich habe nur Dagobert gelesen, das hat anscheinend geklappt. Ich kann nicht riskieren, all diese Zutaten zu verlieren. Meine Hände sind immer noch nicht geschickt, um den Trank mit ausreichender Genauigkeit weitere Pflanzen hinzuzufügen. Da mir kein anderer Mensch helfen kann, muss ich Anna wohl um einen weiteren Gefallen bitten. Oh Gott sei Dank. Ich dachte schon, jetzt muss ich das auf Polnisch da versuchen zu machen. Ich hätte wahrscheinlich jemanden gehabt, der mir da hätte helfen können. Grüße gehen raus an dich, Starion, aber... vielleicht kann mir das auch Anna machen. Anna, ich brauche deine Hilfe. Anna, znowu potrzebuję twojej pomocy. Jeśli znowu chcesz, żebym coś sprawdziła w klasztorze, to będzie musiało to poczekać. Przeor wyraźnie zabronił opuszczania lecznicy, dopóki nie wróci Riordian i Rierol. Muss mir helfen, einen Trank zu bauen. Musisz mi pomóc w stworzeniu eliksiru. Ja? Przecież ja nie mam pojęcia o alchemii. No i wolałabym uniknąć wizyty tych arcymagów. Wyglądali na bardzo surowych i rygorystycznych. Spokojnie. Powiem ci dokładnie, co masz robić. A jeśli ktoś będzie się pytał, to powiem, że sam ją przygotowałem. A czemu nie możesz jej po prostu samemu przygotować, skoro wszystko wiesz? Do stworzenia eliksiru potrzeba pewnej ręki i miarowego dodawania składników. Moje ręce wciąż drżą z powodu tych wszystkich ran. Ohne diesen Trank könnte mein Freund nicht überleben. Ich muss gesund werden, damit ich meinen Bruder rächen kann. Denken Sie an den Mann, der Ihnen einst geholfen hat. Ich weiß nicht, Mann. Ohne diesen Trank könnte mein Freund nicht überleben. Bez tej mikstury mój przyjaciel może nie przeżyć. Dobrze, już dobrze, pomogę ci. Zróbmy ten eliksir. Okay. Ich habe mir mal ein Screenshot gerade gemacht, so ein kleines Foto davon gemacht, von dem Rezept. Ich nehme an, ich muss der jetzt sagen, was die da jetzt machen soll. Hey, ty. Okay, lass uns den Trank machen. Zajmijmy się tym eliksirem. Dobrze, zacznijmy od pierwszego kroku. Okay, also. Gießen Sie einen Esslöffel Milch hinein, eine halbe Flasche Milch. Gießen Sie eine halbe Flasche frische Milch in den heißen Kessel, also eine halbe Flasche. Wlej pół butelki mleka. Dodane. Następny krok? Nächster Schritt, dann ein Stück Königssauerstampfer in die kochende Milch geben. Ja, so dodaj einfach. Dodaj Staw Królewski. Mhm. Okay, wenn der Sauerampfer weich ist, fügen Sie drei von der Erde gereinigten Heilwurzeln zu. Drei heilende Wurzeln. Dodaj trzy korzenie lecznicze. Genau. Die Abkochung sollte anfangen, grün zu werden. Dies ist ein Zeichen dafür, die Aloe-Erde flach auf die Oberfläche hier der Flüssigkeit zu legen. Dodaj ziemne Aloes. Co dalej? Die Abkochung sollte... Der nächste Schritt besteht darin, die Drachenwurzel in das Gebräu zu werfen. Dodaj smoczy korzeń. Zum Schluss zwei Esslöffel Honig. Eine Flasche Honig, genießen Sie eine Flasche Honig in die Hälfte. Naja, zwei Esslöffel Honig. Dolej dwie łyżki miodu. Und dann ist Rezept vorbei. To powinno być już wszystko. Kto by pomyślał? Jestem w klasztorze magów wody i przygotowuję mikstury.
Jesteś pewny, że chcesz go wypić? Mogliśmy coś pomylić. Może poczekamy na Riordiana. Wenn Riorel hier zurückkommt, nehmen Sie uns den Trank weg. Zobaczmy. Naja, ich habe schon alles richtig gemacht. Es wird schon passen. Jak się czujesz? Eliksir zadziałał? Yep. Ich stehe noch, also haben wir nichts kaputt gemacht. Wciąż stoję, więc niczego nie zepsuliśmy. Naprawdę udało nam się przygotować ten eliksir. Pomyśl, ilu chorym będziemy mogli dzięki temu pomóc. Musimy jak najszybciej podać eliksir Kesselowi, póki wywar jest jeszcze wrzący. Chodźmy! Okay, jetzt werden wir allen... Jetzt haben wir dieses Rezept her... Oh nein, jetzt habe ich mich hingemault, Alter. Was ist das denn jetzt, Alter? Habe ich mich erstmal fett auf die Fresse gelegt? Scheiße. Oh Mann, ey. Całe szczęście. Pomimo tego, co mówili magowie, obawiałam się, że już nigdy nie otworzysz oczu. Was ist denn passiert? Wo ist denn der Kessel? Co się stało tym razem? Gdzie Kessel? Zaraz po podaniu eliksiru wyglądało, jakbyś całkowicie ozdrowiał. Zacząłeś dziwnie się zachowywać, gdy podawałam eliksir Kesselowi. Chwiałeś się na nogach, bełkotałeś coś o jakimś Volkerze, a po chwili po prostu padłeś na ziemię. Przeraziłam się i pobiegłam po pomoc w stronę głównej kaplicy, gdzie miał być Riordian. Po drodze zdałam sobie sprawę, że wciąż mam w rękach butelkę tego przeklętego eliksiru i przepis. I jakoś w tych całych nerwach zrzuciłam je z mostu prosto do morza. Sie hat's ins Meer geworfen. Was hast du getan? Co zrobiłaś? Spanikowałam. Bałam się reakcji magów, gdy zobaczą mnie z tym eliksirem. Oh Mann, ey. Die Ereignisse überschlagen sich mal wieder. Marvin, Przeor prosił cię do głównej katedry. Chcę pomówić z tobą, Riordianem oraz Kesselem. Ano, dziękuję jeszcze raz za całą twoją pomoc. Prowadź. Der kommende Sturm. Okay, jetzt dürfen wir mit dem Prior sprechen. Bin gespannt. Ah, wir dürfen uns jetzt auch in... W tej wieży znajdziesz wszystkie swoje rzeczy. Daj mi znać, gdy będziesz gotowy. Ah, okay, wir dürfen jetzt all unseren Kram wieder mitnehmen. Alles klar, her damit. Gib mir alles! Oh, das ist eine ganze Menge, Leute. Das kann kurz einen Moment dauern. Lulululu, ich liebe Äpfel mehr als du. Lululu. Tja, das, ja. Wir nutzen diese Unterbrechung und checken den Luftdruck des Balls. Danke. Diese Novizenrobe ist aber schon auch fancy. Oh nein, warte mal. Ah, ich muss erstmal meine Ausrüstung wieder anlegen hier. Okay, ich bin ready. Und ich habe jetzt 50 Lebensenergie extra bekommen durch den Trank. Los geht's. Jestem gotów. Dobrze. Biegnij za mną. Ruszajmy. So, jetzt hat sich das Tor da drüben geöffnet. Jetzt dürfen wir mit dem Prior sprechen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Und Kessel hat sich offenbar auch erholt. Und Anna hat das Gebräu hier einfach von der Brücke geschmissen, ey. Oh Mann. Dalej pójdziesz już z Kesselem. Marvin, jak dobrze cię widzieć. Zdążyłem już usłyszeć, że to tobie zawdzięczam mój powrót do zdrowia. Nawet nie wiedziałem, że tyle wiesz o alchemii. Eigentlich war das Riordians Idee. Ich war es dir schuldig, immerhin hast du mich zweimal gerettet. Aber eigentlich war es Riordians Idee. Właściwie to był pomysł Riordiana. To także obiło mi się o uszy. Riordian... Już którąś godzinę wysłuchuję kazania na ten temat od Przeora oraz wszystkich arcymagów. Jak się czujesz? Mnie ten eliksir zwalił z nóg. Dobrze. Powiedziałbym nawet, że czuję się lepiej niż przed całym tym zajściem.
Oczywiście mam na myśli moje ciało. Wciąż nie mogę pozbyć się obrazu moich braci, wymordowanych przez tego drania. Magowie muszą w końcu zareagować i zrobić coś z tym przeklętym Volkerem. Ja. Jesteś genozu. Jak? Przeor był wściekły? Wściekły? Czasami mam wrażenie, że ten staruszek ma więcej cierpliwości niż sam Adanos względem swoich braci. Niestety, nasłuchałem się sporo uwag od pozostałych arcymagów. Teraz koniecznie chcą z wami porozmawiać. Lepiej nie każcie im czekać. Ich glaube, Riordan hat ganz schön Schelte bekommen für diese Idee, den Trank durchzuziehen. Wer bist du denn? Ah, Novize. Ja, wir müssen die Magier jetzt unbedingt davon überzeugen, dass Volker getötet werden muss. A teraz posłuchaj. To potężni magowie i mędrcy. Większość z nich studiowała starożytne księgi jeszcze zanim twoi rodzice się poznali. Odzywaj się jedynie zapytany i okazuj magom należyty szacunek. Dobrze, szybko się uczysz. Jeszcze jedno. Magowie wody czasami mogą wydawać się odrobinę nieczuli. Żyją w nieustannym poszukiwaniu równowagi i sprawiedliwości, a to sprawia, że czasami nie postrzegają świata tak, jak reszta z nas. Nie zraź się, gdyby nie zareagowali na twoje słowa zgodnie z oczekiwaniami. Wreszcie przybyłeś, Kesselu. Czym zakończyły się twoje poszukiwania? Czy jakikolwiek członek Wodnego Kręgu uszedł z życiem? Niestety nie, arcymistrzu Regenie. Zostałem jedynie ja. Kimże jest twój towarzysz? Nie przypominam sobie, by był członkiem kręgu. Mój name jest Marvin. Nazywam się Marvin. Nie przypominam sobie, abym udzielił ci głosu, chłopcze. Nazywa się Marvin. Jakiś czas temu przybył na Archol ze swoim bratem, niestety. Ten został porwany, torturowany i ostatecznie zabity przez lichwiarza. Sam Adanos musiał sprawić, że nasze drogi się połączyły. Obaj mamy z lichwiarzem pewien dług do wyrównania. Mówisz o tym tak, jakby to sam Volker był odpowiedzialny za całe zło na tej wyspie. Zapytam cię o to samo, o co pytałem ostatnio, gdy prowadziliśmy taką rozmowę. Czy mamy jakieś niepodważalne dowody na to, iż to właśnie Volker za tym stoi? Ostatnimi czasy przez wyspę przetaczają się ogromne ilości zagubionych ludzi, których głód i nędza doprowadzają do najgorszych czynów. Volker wielokrotnie dowiódł swojej troski o Archolos. Mam ci przypomnieć, że jest jednym z niewielu, którzy wspierają finansowo zarówno przytułek dla chorych, jak i biednych? Czy może dodać to, że pożycza bez procentu ludziom w trudnej sytuacji? O tym już nie pamiętają ci wszyscy, którzy narzekają na jego majątek. Rozumiem, że te podejrzenia ciągną się już latami, ale powoli zaczyna to wyglądać jak obsesja. Prędzej byłbym skłonny stwierdzić, że to gildia kupiecka może mieć jakieś zapędy do władzy. W końcu tyle się słyszy o ich reakcji na kolejne podatki i konfiskaty. Nie żyją wszyscy członkowie Wodnego Kręgu. Na miejscu spotkaliśmy ludzi w pancerzach, najemników lichwiarza, którzy próbowali nas zabić. Ledwo udało nam się ujść z życiem. Czy abyś mi uwierzył, sam lichwiarz musiałby przyjść tutaj i przyznać się do tych wszystkich morderstw? Kesselu, nie tym tonem! Nie zapominaj, do kogo się zwracasz. Rozmawiasz z najwyższym rangą, magiem wody. Damy ci chwilę, żebyś ochłonął. Tymczasem może twój towarzysz nam coś opowie. Marvinie, czy potwierdzasz tę wersję wydarzeń? Czy możesz przedstawić jakieś dowody na to, że Volker jest odpowiedzialny za te wszystkie morderstwa? Okej. Er hat mich ja jetzt direkt angesprochen, ja? Das heißt, jetzt darf ich mit ihm reden. Der andere hat sich vorhin beschwert, dass ich mich vorgestellt habe. Ich habe eine Weile mit dem Wucherer zusammengearbeitet. Przez jakiś czas współpracowałem z lichwiarzem. Początkowo rzeczywiście wydawał się takim człowiekiem, na jakiego próbuje się kreować. Jednak wiele rzeczy nie dawało mi spokoju. Od samego początku próbował nakierować mnie na trop Wodnego Kręgu, nazywając ich wywrotowcami. Tak jakby chciał, żeby to ktoś z zewnątrz pomógł mu usunąć przeciwników z drogi. Pomimo iż wiedział, że to nie Osip jest odpowiedzialny za próbę zamachu, nie miał zamiaru uczynić niczego, by ten opuścił więzienie. Nie pofatygował się nawet na pogrzeb swojego własnego człowieka, który przyjął za niego strzał z kuszy, ratując mu tym samym życie. W zupełności mu się nie dziwię.
Gdyby to mnie ktoś próbował zabić w tak tchórzliwy sposób, zrobiłbym wszystko, żeby nie dać mu drugiej szansy. Ich hab sein Versteck gefunden. Idąc po tropie, który znalazłem przy Jonie, dotarłem do jednej z kryjówek lichwiarza. Cały budynek był wypełniony jego najemnikami. Zanim stwierdzicie, że mogli być pod rozkazami kogoś innego, dodam, że właśnie tam próbował mnie zabić jeden z osobistych pomagierów lichwiarza, Zachs. W podziemiach odnalazłem specjalną salę tortur. To właśnie tam został zaprowadzony mój brat. Niestety właśnie w tym miejscu go odnalazłem. Prawdopodobnie nie żył już od wielu dni. Miejsce było wypełnione tajnymi dokumentami, skrzyniami pełnymi towarów, ale przede wszystkim bronią. Do czego mógłby jej tyle potrzebować? Jest mi niezwykle przykro z powodu twojego brata, ale sądzę, że wyciągasz zbyt pochopne wnioski. Być może to właśnie wspomniany przez ciebie Zachs stał za tym wszystkim? Tak czy inaczej, trop ten warto dodatkowo zbadać. Wyślemy wiadomość do Rodericha, by jego ludzie dokładnie sprawdzili to miejsce. Okay, also er hat gesagt, das ist eine Untersuchung wert, was ich jetzt erzählt habe, und die wollen jetzt Roderich anweisen, das zu untersuchen. Ich war bei Kessel, als er angegriffen wurde. Ich war bei Kessel, als wir angegriffen wurden. Byłem z Kesselem, gdy zostaliśmy zaatakowani. To byli ponownie ci sami ludzie, z którymi walczyliśmy w kryjówce. Czekali tam na nas i za wszelką cenę chcieli nas zabić. Nikt inny nie mógł być odpowiedzialny za wymordowanie pozostałych członków kręgu. Nie było ich jednak na miejscu, gdy znaleźliście ciała. I jak podejrzewam, nie widzieliście, żeby to oni dokonali tego haniebnego czynu. Nie. Myślę, że tyle informacji wystarczy na ten moment. Badulfie, czy może chciałbyś coś dodać? Regenie, jest to chłopak inteligentny i szukający sprawiedliwości. Jego osąd może być jednak zaburzony przez utratę bliskiej osoby. Myślę, że przy rozstrzyganiu kwestii tak delikatnej, a zarazem istotnej, najlepiej będzie zarządzić głosowanie. Nie tylko nasze, jako rady, ale także pozostałych magów. Całość powinna być poprzedzona wspólną modlitwą o łaskę mądrości Adanosa. Wyłącznie wtedy będziemy godni i gotowi. Mądre słowa, przyjacielu. Zgadzam się, jeden człowiek nie powinien dźwigać na barkach odpowiedzialności za taką decyzję. W szczególności, że jakiekolwiek działania podejmiemy, mogą one mieć ogromne konsekwencje. Gdybyśmy zdecydowali się wystąpić przeciwko Volkerowi bez niezbitych dowodów, lub co gorsza, gdyby okazało się, że nie mamy racji, nasza reputacja ległaby w gruzach. Owszem, takie rozwiązanie będzie w zaistniałej sytuacji najbardziej odpowiednie. Kesselu, czy chciałbyś coś dodać? Mistrzu Regenie, wybacz mi mój wcześniejszy wybuch. Ostatnie tygodnie nie były dla mnie łaskawe. Straciłem wielu wyśmienitych ludzi, których miałem bronić. Chcę zrobić wszystko, by na Archolos ludzie mogli żyć godnie i w pokoju. Jeśli potrzebujecie modlitwy i łaski Adanosa do podjęcia decyzji, to muszę to uszanować. Razem z Marwinem będziemy oczekiwać wiadomości na zewnątrz kaplicy. Udzielam ci przebaczenia, Kesselu, ale niech taka sytuacja nigdy więcej już się nie powtórzy. Jesteś członkiem Wodnego Kręgu. Zachowuj się godnie. Pamiętaj, że my również chcemy dbać o dobro wyspy. Als er sich gerade erklärt hat, hat irgendeiner von den Magiern erstmal richtig abgegähnt, Alter. No ja, interessiert mich nicht, was er zu erzählen hat. Marwinie, razem z pozostałymi magami wody, prawie jednogłośnie, po wielu godzinach modlitwy podjęliśmy decyzję. Magowie wody nie będą interweniować w sprawy wyspy. Volker jest obywatelem miasta Archolos. Jeśli winny jest wymienionych przez was czynów, powinien zostać postawiony przed sąd. Jako że na wyspie przebywa aktualnie sam wysłannik królewski, to właśnie jemu, z wyrazami troski o los naszej wyspy, przekażemy wszystkie wasze podejrzenia. Ja, das halte ich für vernünftig. Also, die Wassermagier wollen jetzt nicht gegen Volker direkt vorgehen, aber sie wollen halt, dass er vor Gericht gestellt wird. Und sie wollen jetzt dem königlichen Gesandten quasi alle Sorgen quasi mitteilen. Das finde ich vernünftig. Wir wszyscy chyba
postradaliście rozumy. Ten człowiek odpowiada za śmierć dziesiątek osób. W tym za ludzi, którzy składali przysięgi, by bronić nie tylko równowagi, ale i was! Ponownie się zapominasz, Kesselu. To nie jest port, żebyś przemawiał takim tonem. Co jeszcze musi się stać, żebyście w końcu podjęli jakikolwiek krok? Od lat siedzicie tutaj, zamknięci, i nawet nie kiwniecie palcem, gdy przez wyspę przetaczają się kolejne klęski. Wojna z orkami, głód, choroby, niesprawiedliwości społeczne, a do tego jeszcze żyjący w luksusach wariat z armią na własne rozkazy. Dlatego właśnie klasztor musi pozostać neutralny. To miejsce, w którym każdy może szukać schronienia. Jeśli zaczniemy wybierać strony i rzucać oskarżeniami, to zostaniemy wciągnięci w wir politycznych potyczek. Cisza! Taka jest wola Adanosa. Nie bez przyczyny zesłał na nasz klasztor ten straszliwy sztorm. Pokazał nam nasze miejsce. Ten zniszczony most to symbol. Symbol tego, że nie naszą rolą jest ingerowanie w to, co po tamtej stronie. Mamy pozostać na tej wyspie i dać schronienie każdemu, kto będzie go tu szukać. Alter, also die Situation eskaliert hier schon wieder. Also Kessel ist absolut nicht davon begeistert, dass wir das jetzt so machen. Er hat jetzt nochmal alle Gründe genannt, warum, also er echauffiert sich furchtbar darüber, dass die Wassermagier einfach nichts tun in dieser aktuellen Situation. Und jetzt ist das so ein Disput zwischen Ring des Wassers und Wassermagiern. Die Brücke. Was hat die Brücke damit zu tun? Ich schweige einfach mal, ich mische mich hier nicht ein. A więc to o to chodzi? O sztorm i zniszczony most? Sterta kamieni będzie decydować o losie mieszkańców wyspy? Nie muszę ci chyba przypominać, że dzięki stercie kamieni Robar może w ogóle jeszcze prowadzić wojnę z orkami. W takim razie ja również muszę przekopać się przez gruzowisko i zdobyć dla was inny znak. Może wtedy wyjdziecie z tej stagnacji. O czym ty znowu bredzisz, Kesselu? Udam się do ruin Wardali i zdobędę rozjemcę. To będzie prawdziwy znak. Od samego Adanosa, iż nadszedł czas na interwencję. Dość. Nie chcę więcej słyszeć o tym ani słowa. Muszę się pomodlić i uspokoić. Er will jetzt zu den Vardal-Ruinen gehen. Geil, Alter, da bin ich dabei. The conversation with the Archmages did not go Kessel's way. The Mages have no intention of investigating the matters of the Volker. To which Kessel reacted with fury. He said something about some sort of sign, a peacemaker and the ruins of Vardal. I must catch up him and find out what is this all about. Okay. Chwila. Chyba pozostała nam już tylko jedna możliwość. O czym ty mówisz? Na wyspie znajduje się pewna stara twierdza nazywana Vardal. Należała ona do przodków Ulryka za czasów, gdy jeszcze cała wyspa była pod ich panowaniem. Podczas jednej z bitew została prawie całkowicie zalana ogniem przez magów. Mówi się, że krzyki żołnierzy, którzy wtedy zginęli, słychać aż do dzisiaj. Z tego powodu niewielu odwiedza to miejsce. Według wielu podań historycznych w twierdzy przetrzymywany był prastary artefakt Adanosa Rozjemca. Ostrze to, zgodnie z legendami, jest symbolem ładu i równowagi. Mówi się, że pojawia się ono jedynie w czasach niepokoju i wojen, by wspomóc wyznawców Adanosa w przywróceniu porządku. Oha, geil, es handelt sich um ein Schwert von Adanos, welches quasi den Frieden bringen soll. Hat ihnen wahrscheinlich nicht geholfen damals. Obrońcom twierdzy chyba niezbyt pomogło. Nawet jeśli zdolności ostrza to tylko i wyłącznie legenda, to o samym jego istnieniu opowiada wiele autentycznych kronik. Gdyby tylko udało nam się je zdobyć, magowie wody z pewnością zmieniliby zdanie. Byłem tam podczas obrad, wielu z nich już teraz się wahało. Póki jednak Przeor wraz z Radą mają argument w postaci zawalonego mostu jako symbolu na odcięcie od świata, żaden z magów nie ośmieli się sprzeciwić. Okay, diese eingestürzte Brücke vom Kloster scheint eine Art Symbol dafür zu sein, dass die Magier sich nicht einmischen über die politischen Dinge der Insel. Riorian, meinst du auch, dass die Magier eingreifen sollten? Was ist, wenn der Erhalt der Klinge die Entscheidung der Magier nicht beeinflusst? A co jeśli zdobycie ostrza nie wpłynie na decyzję magów? Wtedy pozostaje nam jeszcze kilka opcji.
W twierdze oprócz ostrza powinno być mnóstwo kosztowności. Moglibyśmy za nie przekupić wszystkich opłaconych przez lichwiarza urzędników i najemników. Odebralibyśmy mu jego największy atut. Złoto. Bez swoich marionetek nie miałby żadnego sposobu, by uniknąć uczciwego procesu i zasłużonej kary. Zawsze możemy też przekazać ostrze Ulrykowi jako jego należność i prosić go o wstawienie się w tej sprawie. Pomimo, że mieszka na drugim końcu wyspy, to z jego zdaniem liczy się wiele osób w mieście, szczególnie teraz, w trakcie wojny, gdy jego siły mogą być decydujące podczas obrony wyspy. Okay, also wir hatten noch ein paar Pläne, was wir machen könnten, wenn die Klinge nicht helfen sollte, die Magier zu überzeugen. Jordian, meinst du auch, dass die Wassermagier eingreifen sollten? Jordianie, ty też uważasz, że magowie powinni interweniować? Wyspa jest już dostatecznie pogrążona w chaosie. A siedzenie na tej skale ani trochę nie pomaga w poprawieniu równowagi. Nadszedł czas działań i wiem, że wielu z pozostałych magów myśli podobnie. Potrzebują tylko jakiegoś znaku, który im pomoże. Uzmę anfang. Od czego w takim razie powinniśmy zacząć? Razem z Kesselem mamy jeszcze kilka ksiąg do przestudiowania. Przeszłość twierdzy jest bardzo mglista, a wyruszenie tam bez odpowiedniej wiedzy jest równe z samobójstwem. Masz, tobie też przyda się przynajmniej podstawowe pojęcie o tym miejscu. Spotkajmy się za jakiś czas w lesie prowadzącym do ruin. Znajdziesz go na północ od farmy Bermara. Geil, Alter. Nie zauważyłeś, między wodnym kręgiem a magami nie dzieje się ostatnio najlepiej. Przeor wolałby, żebyśmy całymi dniami siedzieli w klasztorze, a niektórzy arcymagowie najchętniej całkowicie rozwiązaliby naszą organizację. A właśnie dlatego od jakiegoś czasu spotykaliśmy się w tej opuszczonej chacie. Tylko tam mogliśmy spokojnie planować dalsze postępowanie bez obaw o reakcję magów. Okay, die Magier hat nichts dagegen, dass der Ring sich Wassers, das Ring des Wassers sich dort getroffen hat, dieser kleinen Bruchbude da? Magowie nie mają nic przeciwko. Magowie to nasi duchowi przewodnicy, a nie zwierzchnicy. Naszym zadaniem jest dbać o równowagę, szczególnie gdy magowie zdają się o tym zapominać. Cholera. Przecież to ten przeklęty Retok zaproponował chatę jako miejsce spotkań. Lichwiarz musiał go mieć w kieszeni już od dłuższego czasu. Pewnie dlatego zaczął tak mocno agitować przeciwko lichwiarzowi. Chciał nas zmylić. Niestety, co się stało, tego już nie cofniemy. Musimy zdobyć rozjemcę i powstrzymać lichwiarza. Po drodze mógłbyś trochę poćwiczyć władanie mieczem czy strzelanie z kuszy. Kto wie, jak na ciebie wpłynęło to całe leżakowanie w klasztorze. Do zobaczenia na miejscu. Der kommende Sturm. Hat sich das negativ auf meine Attribute ausgewirkt? Scheiße, das... Nee, doch nicht. Alles gut. Ich dachte kurz, beidhändig habe ich jetzt 42%, also wieder nur noch Kämpfer, Anni, aber... Nee, das ist alles gut. Alles im grünen Bereich. Wir haben keine Verluste der Attribute. Das ist sehr gut. Warte, bevor ich jetzt mit dem weiterquatsche, mache ich kurz ein bisschen Licht, damit ihr den auch seht, weil es ist jetzt schon ziemlich dunkel. Ich muss dir noch ein paar Sachen fragen. Warte mal, bleib hier, ich bin noch nicht fertig mit dir. Kannst du mir was beibringen? Możesz mnie czegoś nauczyć? Specjalizuję się w walce bronią jednoręczną i w kuszach. Ale wiem też co nieco o pozostałych broniach. Daj znać, gdy będziesz chciał zacząć. Okay, Lehrer, andere Standorte. Okay, du kannst mich was beibringen? Kannst mich was beibringen, alles klar. Armbrust kann er mir zumindest zeigen, das können wir machen. Widzisz, już się czegoś nauczyłeś. Gut. Hast du was Interessantes in Sachs Unterlagen gefunden? Znalazłeś coś interesującego w dokumentach Sachsa? Tak, to protokoły przesłuchań. Jest tam też coś o twoim bracie. Najlepiej będzie, jeśli przeczytasz to sam. Niestety to fałszywy trop. Żaden z tych dokumentów nie świadczy bezpośrednio o winie lichwiarza. Okay, ich wollte schon sagen, wenn das Dokumente von, quasi von Volker gewesen wären, die ihn hätten belasten können, wäre das ja gut gewesen, aber... Dlaczego chciałeś śmierci Volkera? Facet tworzy własną armię, tuż pod nosem Rodericha. Przejmuje interesy za przyzwoleniem bezradnej gildii kupieckiej, kto wie, jaki będzie jego następny krok. Wiele osób nie dostrzega w nim zagrożenia, a to dokładnie to, na co liczy ten szaleniec.
Jedyny sposób na przywrócenie równowagi to ukrócenie jego działalności. Okay, gut. Ja, macht schon Sinn alles. Also wir müssen jetzt zu diesen Vardal-Ruinen. Geil, Alter, ich hab so Bock drauf. I had a talk with Kessel and Riordan. In their opinion, the only way to convince the Majors to act is obtain the Peacemaker. An ancient blade that it's supposed to symbol order of justice and justice. Also, der einzige Weg, die Wassermagier zum Handeln zu zwingen, ist, das Schwert Friedensstifter zu bergen. Ein uraltes Artefakt, ein antikes Artefakt. Ein Symbol für Ordnung und Gerechtigkeit. I don't think either of to us believe it can have any magical properties, but perhaps I will be an incentive for these old men to act. When I feel up to it, I should meet my companions in the woods near Bermas Farm. Okay, geil. Sehr geil. Da freue ich mich jetzt schon ein bisschen drauf, muss ich sagen, weil ich habe so Bock, diese Vardal-Ruinen zu erkunden und da reinzugehen. Und ja, das will ich gerne machen. Johns Armbrust. Ich nehme jetzt das als... Ach Mann, es tut mir jetzt schon fast leid, dass ich John getötet habe. Weil das halt einfach... Ja. Einfach nicht geil war. Der hätte mir jetzt irgendwie helfen können, ja. Ich habe jetzt zwar noch so ein paar Nebenquests hier offen, aber... Ja, wer ist wer? Ey, ich müsste jetzt... Ich will nicht mehr für die Araxos-Händler-Gilde arbeiten. Das sind, in meinen Augen, sind das jetzt ebenso meine Feinde wie die Leute von Volker. Was wollt ihr alle von mir? Może tym razem twoje zapędy do ładowania się w kłopoty jakoś nam pomogą. Was ist los? Ich soll ihm helfen, okay? O co chodzi? Widzisz te ścierowojady na wózku? Te przedziwne okazy nieznanego jak dotąd pochodzenia pojawiły się na wyspie kilka tygodni temu. Gdy tylko o nich usłyszałem, zleciłem Kardenowi wybicie wszystkich okazów. Niestety, wygląda na to, że z dnia na dzień jest ich coraz więcej. Do tej pory leczyliśmy tylko skutki, ale czas zwalczyć w końcu przyczynę. Masz teraz doskonałą okazję, by udowodnić, że nie jesteś karą zesłaną przez Adanosa za nasze przewinienia. Jeśli jesteś zainteresowany pomocą, to porozmawiaj z Kardenem. Ein Flügel oder ein Bein? Okay. Ja, das sind diese neuen, also eine neue Sorte von Scavengern anscheinend. Aha. Hey. Karten, was für dich her? Riol hat mir gesagt, ich soll dir helfen. Na, kann ich dem irgendwelchen Shit hier verkaufen? Masz. Dla ciebie. Ich habe anscheinend irgendwelchen Kram hier. Masz. Dla ciebie. Nice. So. Riol hat mir gesagt, ich soll dir helfen. Riol powiedział, że mam ci pomóc. Pomóc? Chyba raczej zająć się tą sprawą. Ja mam już dość. Ledwo przeżyłem ostatnie spotkanie z tymi paskudztwami. Mhm. Was führt dich her? Karden, co cię tu sprowadza? Dawno się nie widzieliśmy, co? Pamiętam, jak jeszcze niedawno parę topielców. Było dla ciebie wyzwaniem, a teraz... Wyglądasz, jakbyś mógł położyć cieniostwora gołymi pięściami. Jeśli o mnie chodzi, to staram się jakoś utrzymać na powierzchni. Odkąd Ramsay zwolnił mnie z powodu tej bestii, zacząłem pracować dla magów z klasztoru. Nigdy bym nie pomyślał, że potrzebują tylu przeróżnych rzeczy prosto z lasu. Flügel oder Bein? I meet Rirol at the main gate of the monastery. From his words I gather that a plague of strange scavengers has appeared on the island. If I want to help get rid of them, I should to talk Karden at the monastery. Was kannst du mir über die erzählen? Możesz mi powiedzieć o nich coś więcej? Wyglądają prawie tak samo jak zwyczajne ścierwojady. Prawdziwą różnicę można tylko poczuć, kiedy jeden z nich cię dziabnie. Gdy pierwszy raz od takiego oberwałem, to myślałem, że jakiś szaleniec trafił mnie kulą ognia. Te bestie są naprawdę niebezpieczne.
wojakom Lee? Wiesz, skąd pochodzą? Tego nie udało mi się ustalić. Większość z nich upolowałem w okolicy winnicy Valerio i wioski Silbach. Chociaż trafiały się też pojedyncze osobniki, które spotykałem w zupełnie innych częściach wyspy. Miejmy nadzieję, że ty będziesz miał więcej szczęścia niż ja. Jeśli tak dalej pójdzie, to za niedługo będą łazić po całej wyspie. Ja, ich guck mir das mal an, wenn ich das beiläufig mitmachen kann, mache ich das aber. Ehrlich gesagt, habe ich jetzt lieber Bock, in diese Vardal-Ruinen zu gehen. Darauf habe ich so viel mehr Bock jetzt. Ja, also. Oh, hier haben wir noch ein bisschen was zu erkunden, sehe ich gerade. Also, wir werden uns in der nächsten Folge... Ja, moin. Immer wenn er die Axt nehmen soll, nimmt er sie nicht. Warum nimmst du jetzt die Armbrust, wenn ich auf die 1 drücke? Naja. Ja, dass so ein paar neue kranke Scavenger-Exemplare aufgekreuzt sind, das habe ich auch schon gesehen. Aber ich habe das jetzt nicht als wirklich schlimm betrachtet. Was ich noch machen könnte hier, ich könnte noch, noch ein paar Heiltränke kaufen. Okay, diese Teleportrune, die ich bräuchte. Ah ne, es ist nur ein Pentagramm, es ist kein Teleport. Ich sollte vielleicht nochmal ganz kurz ins Kloster gehen und nochmal Heiltränke kaufen. Irgendwie wird das schon möglich sein. Ah, hier unten ist quasi so eine Art Annahmestelle oder so, vor Ort vom Kloster. Kann ich hier unten handeln vielleicht? Ne, warte mal, hier gibt's nur Harpien. Nevermind. Hier kein Händler oder so? Hier muss es irgendwie noch einen Händler geben. Alter, ist das laut, ey, oh Mann. Okay, ich muss irgendwie einen Händler finden noch, der mir Tränke verkaufen kann. Notfalls könnte ich das immer noch in Silbach machen, aber sobald ich Volkers Truppen sehe, muss ich sofort handeln. Und muss die töten. Tja, hier gibt's aber keine Tränke. Ich muss noch mal ganz kurz ins Kloster hoch. Ich muss noch mal gucken. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Tränke. Ich würde jetzt auch mein ganzes Geld, was ich noch habe, auf den Kopf stellen. Für Heilung, weil ich glaube, in diesen Vardal-Ruinen wird's richtig abgehen. Ich denke, dort werde ich an meine Grenzen kommen. Und dann werde ich mal sehen, was ich drauf habe. Gibt's hier irgendwie Händler im Kloster? Händler... Kloster. Nee. Hier muss es doch irgendeinen geben, der handelt. Handelst du denn nicht? Du handelst auf jeden Fall. Oh, warte mal, was hat denn der für nett? Oh, große Armbrust. Oh, Lehrer. Vergoldete Armbrust, 140 Damage. Ich glaube, die kann ich tragen. Ist ja ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer, muss ich sagen. Hast du nicht irgendwas, was ich brauchen könnte? Bolzen halt, ne? Wow. Nee, dann würde ich mir lieber eine bessere Waffe kaufen. Devius Schwert, die können jetzt auf jeden Fall weg hier. Oka kann weg, den hatte ich schon mal. Volkers seltene Armbrüste, genau weg. Nee, ich weiß nicht. Wenn, dann würde ich mir ein besseres Schwert kaufen oder so. Aber eigentlich will ich das Geld lieber in Tränke investieren. Kannst du Tränke verkaufen? Nee. Gibt's hier keinen, der mir Tränke verkaufen kann? Hier muss es doch ein... Was ist denn da los? Wer bist du denn? Was bist du denn für einer? Arthur? Hey. Was wird's, wenn's fertig ist? Was machst du hier nackt? Co tu robisz cały nagi? Nazywam się Arthur i jestem w trakcie żałowania wszystkich swoich decyzji. Cała rodzina mnie namawiała. Wstąp do klasztoru, spotkasz nowych ludzi i zobaczysz inną perspektywę na świat. A teraz? Latam jak idiota szukając swoich rzeczy, bo kolegom nowicjuszom zebrało się na żarty. Oh shit. Jemand hat seine Klamotten gestohlen. Warum hat man dir das angetan? Dlaczego ci to zrobili? A skąd mam wiedzieć?
Nie wiem, co może siedzieć w tych pustych głowach. Co prawda miałem zająć się biblioteką klasztorną, a rozgniewany mistrz Otekar mógł ukarać wszystkich nowicjuszy. Ale to jeszcze nie jest powód, by tak znęcać się nad dobrym kolegą. Haben Sie deine Sachen gestohlen? Rozkradli twoje rzeczy? Nie rozkradli, a porozrzucali po dachach klasztoru. A Danos mi świadkiem, jak zostanę magiem, każdego z nich spotka to samo. Kann ich dir nicht einfach meine alten Klamotten geben? Pomogę ci w poszukiwaniach. Naprawdę? To świetnie. Wiedziałem, że jeszcze są dobrzy ludzie na świecie. Szukam swojej szaty nowicjusza, piki oraz dziennika z zapiskami. Powiedziano mi, że porozrzucali wszystko na dachu klasztoru, więc bez odpowiedniego zaklęcia tego nie zdobędziemy. Trzymaj! Tyle zwojów powinno wystarczyć. Der arme Kerl, das tut mir richtig leid, Mann. Mobbing ist ein scheiß Thema, Leute. Ich leg mich aber erstmal schlafen. Ich sehe ja gar nichts, wenn es dunkel ist. Gibt's überhaupt sowas wie ein Bett? Schlafen die Magier überhaupt? Nee, der hat nämlich gar kein Bett hier. Der arme Kerl, ey, der tut mir so leid. Ach, guck mal, hier haben wir ein Bett. Ah, wer sagt's denn? Aber im Kloster muss es doch Händler für Alchemiekram geben. Es wäre sehr verwunderlich, wenn das nicht der Fall wäre. Jetzt rennt sie die ganze Nacht hier rum. Mit diesem Telekinese-Zauber, ey. Ah, wie soll ich das machen? Ich sehe aber auch gar nichts auf den Dächern liegen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, welche Dächer der jetzt konkret meint. Hey, du. Der hat mir jetzt auch nicht gesagt, welcher Novize das war, ne? Ich sehe hier oben ehrlich gesagt nichts liegen. Ich weiß nicht genau, wo das Zeug liegen soll angeblich. Und ich wüsste auch gar nicht, wie ich da jetzt eigentlich drankommen sollte. Ich müsste ja eine erhöhtere Position haben irgendwie, um da dran zu kommen. Ach, egal. Ich will einen Händler finden, der mir Tränke und so einen Kram verkaufen kann. Naja, aber gut, andererseits, scheiß drauf. Ich werde auch noch irgendwo anders Tränke kaufen können. In Silbach oder so kann ich noch Tränke kaufen bei dem Volker. Verdammt, wie hieß denn der Wassermagier in Silbach? Ich habe seinen Namen vergessen. Volkera? Nee, das ist Volker. Aber irgendwas auch mit V. Valko? Wie hieß dieser Magier in Silbach? Ich komme nicht mehr auf seinen Namen. Belastenderweise. Egal. Naja. Tja, den einzigen, die ich wirklich vertrauen kann, sind den Wassermagiern, den Novizen im Kreis des Wassers. Oder, also die eine Person, die davon noch übrig ist. Und, ja. Maximal noch Roderich und seinen Truppen, aber, also den königlichen Soldaten. Den kann ich, glaube ich, auch noch vertrauen. Bei der Händlergilde bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr so sicher. A jednak się mam. Das sind jetzt zwei Steingolems, Alter, okay. Tja, und Volkers Männer werden mich jetzt überall töten, wo sie mich nur sehen. Ich werde versuchen, jetzt mal die Steingolems da platt zu machen. Sollte aber mit dem Hammer eigentlich kein großes Problem sein. Ich speichere trotzdem mal notfalls. Thank you.
Kein Problem. Ich frage mich, wo die Steingolems herkommen. Ob die sich aus den Brückenteilen manifestiert haben? Wäre irgendwie cool. Wäre irgendwie schon sehr cool, wenn die sich aus den Brückenteilen manifestiert haben. Wäre schon witzig. Wäre cool, wenn die dann auch die Farbe der Steine der Brücke hätten. Das wäre echt cool. Wer bist du denn? Reisender Händler. Lass uns handeln. Ach, na Mensch, guck mal. Hier noch ein paar Heiltränke dabei. Wer sagt's denn? Sonst? Ja, ich weiß nicht. Eisblock hat hier nicht so gut funktioniert, um ehrlich zu sein. Und Mana-Tränke, glaube ich nicht, dass ich dabei bin. Aber Heiltränke nehme ich gerne mit. Hey. Zabierz mnie do... Bermas Farm. Ja, da haben wir hier. Okay. Aber erstmal nach Silbach. Wioski Silbach. Ależ oczywiście. Der klang sehr fishy, der Dude. Ah, oh, da hinten sind wieder Volkers Männer. Okay, ich muss die schnell umgehen. Am besten, wo kann ich... Schade, ist eigentlich ein Fehler, jetzt hier reinzugehen, ne? Ich muss schnell handeln und schnell wieder raus hier. Zeig mir deine Ware. Und gib mir mal so Kram, der mich heilen kann. Okay, scheiß drauf, du hast nicht so viel. Ich muss schnell weg hier. Wenn Volkers Männer mich jetzt hier aufgreifen, habe ich ein deges Problem. Deshalb, ich gehe jetzt schnell zum Alchemisten. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich beim letzten Mal hier schon alle Tränke bei dem gekauft habe, die ich brauchen könnte. Ich muss jetzt ganz vorsichtig sein hier. Überall hier sind Volkers Leute. Lokwa, ich Idiot. Lokwa hieß der. Scheiße, ich habe dem schon alle Heiltränke abgekauft. Okay. Dann scheiß drauf. Okay, ich muss jetzt schnell zu diesem Araxos-Läufer wieder. Der bringt mich zu Bermas Farm. Okay, schnell umgucken, ob die Luft... Hier ist einer aus der Wolfshöhle. Harvard! Hey! Harvard? Co robi wilczy syn tak daleko od domu? Znów się spotykamy. Dobrze cię widzieć, wojowniku. Tak, to prawda. Rzadko opuszczamy nasze rodzinne strony. Można powiedzieć, że jestem tu raczej prywatnie. Pomagam tym rolnikom i wieśniakom nauczyć się od podstaw władania mieczem. Nawet jeśli historie o orkach nie są prawdziwe, to i tak nie zaszkodzi, jeśli będą potrafili obronić się przed topielcami czy polnymi bestiami. Jeszcze raz dzięki za tą sprawę w kopalni. Teraz, jeśli pozwolisz, wrócę do treningu. Obiecałem im, że nauczą się uderzać na zmianę z prawej i lewej strony. Okay, na, dann lernt jetzt hier die Leute so ein bisschen. Hey, da hinten sind sie wieder. Okay, schnell weg hier. Zabierz mnie do... Bermas Farm. Farmy Bermara. Nie ma mowy, chłopcze. Wyruszanie tam teraz to samobójstwo. Was? Willst du mich verarschen? Schowaj tę broń. To... O bogowie! Odłożysz w końcu! O raz... To czekaj mnie, go bydlaku! Nein, nein! Oh! Alter, habt ihr diesen Ausweichmove gesehen? Ja, natürlich! Er schießt durch die Kisten durch! Na klar, das macht sowas von Sinn! Danke für gar nichts, Alter! Oh, Mann, ey! Okay, danke fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge, macht's gut und ciao!